Dzień dobry, kochane. Witam Was w nowym filmiku z kawką. Ja, słuchajcie, po lekkim prysznicu przyszłam do Was z makijażem, słuchajcie. Z makijażem Get Ready With Me. Wybieram się właśnie z koleżanką na jakiś obiadek. Wiecie, już jest popołudnie, więc tak może być mylne, ale jest tak, jest już popołudnie. Także robię taki sobie szybciutki makijaż. Mówię, a to od razu Wam zrobię Get Ready With Me. Właśnie koleżanka przyjedzie, uciekamy na jakiś dobry obiadek. Mam nadzieję, że dobry. Może Wam coś nagram. No zobaczę. Nie wiem, czy ona będzie sobie tego życzyła, czy będzie chciała. Jak tak, to Wam troszeczkę nagram. A jak nie, to będzie taki, wiecie, to będzie Get Ready With Me. I to wszystko. Słuchajcie, używam sobie bazy tej z Becky. Pokazywałam Wam ją już ostatnio. To jest Becca Backlight Primer Filter. Tak, ta rozświetlająca. Bardzo fajna baza, już o niej Wam mówiłam wielokrotnie. Bardzo fajna baza. No i tak, no i koleżanka właśnie ostatnio wyciągnęła mnie jeszcze, że tak powiem, ale to bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Na jakieś właśnie pogaduchy takie damskie. Zjemy sobie jakiś obiadek, coś sobie fajnego zjemy. Posiedzimy, pogadamy sobie. Podkład to będzie Shiseido i troszeczkę zmieszam z makiem. Słuchajcie, tak troszeczkę znowu, wiecie. O, troszkę tego, troszkę tego. Hop, 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 hop. Wyciągnęła mnie na jakieś właśnie pogaduchy damskie, wiecie, babskie pogaduchy. Pójdziemy sobie na obiadek, coś sobie zjemy, posiedzimy, a później może na jakiegoś sobie, jakiegoś fajnego drineczka pójdziemy. Jest tam takie fajne miejsce, no zobaczymy, jak nam tam wyjdzie. Bardzo się cieszę, że wiecie, takie damskie wypady też są, słuchajcie, fajne, wiecie, takie kobiece, że sobie możemy poplotkować o swoich, wiecie, fajnych, babskich sprawach. A druga rzecz jest też taka, że może pojedziemy sobie też, oczywiście jak ja przyjadę z wakacji, bo niedługo, wiecie, ja wyjeżdżam, więc jakby jak przyjadę, jak wrócę, to mamy w planach sobie pojechać gdzieś na jakiś taki, wiecie, spa. Jakieś tam fajne spa sobie, takie kobiece, wiecie, kobiecy wypad zrobimy. Tak, a może gdzieś jakiś, no zobaczymy, może gdzieś jakiś uda nam się też wypad na jakiś weekend zrobić, gdzieś, wiecie, tak. Taki babski, taki, no ale wiecie, jak to jest. Każdy jest zapracowany, każdy ma jakieś obowiązki. Nie jest tak łatwo. Korektor, słuchajcie, ja mam W7 HD Concealer. Troszeczkę sobie gdzie nie, gdzie, bo jak widzicie, mam troszkę ostatnio jakichś tam malutkich nieprzyjaciół, niepotrzebnych. No ale jakby na takie wyjście już, wiecie, troszkę, żeby to pozakrywać. O, tak troszeczkę. Także słuchajcie, bardzo się cieszę, że udało nam się ostatnio troszkę zaległości nadrobić, bo każda z nas jest, wiecie, zajęta, pewnie jak każdy w tych czasach, ale wiecie co, trzeba pielęgnować też takie wypady właśnie kobiece, damskie, w ogóle jakieś takie. No, trzeba, wiecie, wychodzić, i bo życie mamy jedno. Także fajnie, fajnie, że udało nam się jeszcze przed moim wyjazdem, chociaż powiem Wam szczerze, że tak myślałam, żeby może troszkę przełożyć, jednak jak przyjadę, bo tak jak Wam wspominałam, zresztą nie jedna z Was też mi pisała, że też macie tak przed wyjazdem, że faktycznie jest szaleństwo wyjazdowe. Chyba każdy tak ma, że przed wyjazdem to się gromadzą te wszystkie sprawy podwójnie. Zawsze coś jest, ale przed wyjazdem to już chyba podwójnie wszystko, prawda? To jest to, łyk kawusi.
No i wiecie, będzie standardowo Fenty, lawender pod oczy i butter będzie pod, na całą buzię. Na całą buźkę. Oczywiście gąbeczki sobie do tego użyję, dziewczyny. Tak mi jest właśnie lepiej, tak jak wam ostatnio mówiłam, że jakoś tak ten makijaż się ładniej trzyma i mam wrażenie znacznie dłużej. To znaczy tak, i chciałam właśnie, tak jak wam mówię, myślałam już o tym, żeby może przełożyć spotkanie, jak przyjadę tak na spokojnie, ale mówię nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy, bo później wiecie, każdy jest też zajęty. Jakby dużo obowiązków. I każdy ma coś. Także nie. Wychodzimy. Słuchajcie, pakowanie nie ucieknie. Jeszcze mam troszkę czasu. To sobie jakoś tam, wiecie, wszystko ogarnę. Także sobie wychodzę. Wychodzimy sobie na jakieś fajne jedzonko. No i tak jak mówię, wiecie jak to jest. To jest też tak, że nie każdy chce być nagrywany, nie każdy chce być na YouTubie i w kamerze. I oczywiście jak najbardziej ja to rozumiem, szanuję. I bardzo często wam nie nagrywam, nie opowiadam, nie mówię o jakichś tam spotkaniach. W ogóle czasami wiecie, na YouTubie to jest tak, że ktoś jak czegoś nie widzi, bo wiecie, ludzie myślą, że w tych filmikach półgodzinnych, nie wiem, 10-minutowych, ja już o tym mówiłam, jest zawarte wszystko, słuchajcie, całe nasze życie. No nie, no myślę, że taki inteligentny, rozumny człowiek, no to wie, że przecież chyba no w tych 10-15, nawet godzinnych filmikach, no jakoś, wiecie, no nie jest ujęte wszystko, tylko to, co chcemy ująć, prawda? To, co czasami nie chcemy, to czasami się, wiecie, wymontowuje, że tak to nazwę, z filmiku, ucina się, przycina. No i to też tak jest, że czasami na niektórych spotkaniach ze znajomymi, czy ten, no po prostu, wiecie, ja nie wyciągam wszędzie kamerki. Ale akurat dzisiaj myślę, że koleżanka akurat jest tak otwarta, że może nie mieć jakby, że może chcieć być na filmiku. Jeśli będzie chciała, jeśli będzie miała ochotę chwilkę być, to gdzieś tam może będą jakieś przebitki. Jeśli nie, oczywiście jak najbardziej, słuchajcie, to szanuję i wiecie, to nie jest tak, że każdy chce być. Jakby jak najbardziej, troszeczkę będzie lawender pod oczy, jakby jak najbardziej ja to szanuję, rozumiem. To jest naturalne, słuchajcie, tym bardziej, że ona też prowadzi właśnie swoją firmę. Może by nie chciała, no nie wiem. Także jak najbardziej, jeśli będzie chciała, a jak nie, to po prostu zrobię z wami tutaj get ready with me. No i to tyle. Chociaż nawet jeśli koleżanka by chciała, to słuchajcie, nie wiem czy w tym, bo tutaj chyba będzie get ready with me, a jeżeli będzie miała ochotę sobie tutaj zagościć na filmie, to już może będzie w jakimś, wiecie, zmontowanym w loszku osobno. No zobaczymy, bo zawsze, wiecie, na tych kartach jest sporo tych nagrań, a później wiadomo, tak jak mówię, troszeczkę się wycina, przycina, no bo wiecie, te filmy by trwały 5 godzin, jakby tak wszystko wrzucić. Dlatego wiecie co, Charlotte Tilbury to jest brązę, czyli wiecie, moje słynne kropkowanie. Polecam wam swoją drogą takie kropkowanie, bo to jest fajny, wygodny patent. I gąbeczka, osobą do brązera. Ona jest czysta, słuchajcie, wyprana, no ale wiadomo, jak się używa, to już się nie da doprać. A swoją drogą, wiecie, kochane, to też tak jest, że niektórzy właśnie myślą, że no widzą wszystko już właśnie w tych zawartych 10 minutach i w ogóle, no ale dobrze, no. Niech tak ktoś sobie myśli, jak tak ma ochotę. Jakby tak. Słuchajcie, pogoda jest taka, bym powiedziała, no jak ostatnio
cały czas u nas, czyli bardzo w kratkę. Słoneczko, jest cieplutko, bo jest, było rano też, słuchajcie, rano, tak wcześnie rano, to było z 20 stopni, czyli wiecie, jak na takie rano, to było bardzo cieplutko, jak wstałam. Także tak, nie jest źle, nie jest. Ale tu mi, wiecie co, tu jakieś w kamerze widzę, plamy mi wychodzą, tak? Czy wy to widzicie? Ale tutaj na żywo tak nie mam, nie wiem o co chodzi. Ale gdzieś tam te słoneczko też przenika i było tak, wiecie co, nawet i parno bym powiedziała, duszno, po prostu duszno. Tak wiecie, parno. Słuchajcie, troszeczkę sobie z brwi zdejmę nadmiar pudru. Patyczkiem, to wiecie, ja tak zawsze robię, już Wam też wielokrotnie pokazywałam. No i wyciągaj. Wyciągaj się, dobra. Okej. Tak wiecie, troszeczkę raczej... rzadko powiem Wam, że je maluję, bo ja mam makijaż permanentny i jakoś na razie nie mam potrzeby, żeby, wiecie, coś z nimi robić. Jakoś tak wydaje mi się, że na razie jest ok, chociaż chyba będę musiała jednak się umówić, ale to już może na jesień, na spokojnie, jak po tym lecie, na poprawkę makijażu permanentnego, bo chyba może już by był leciutki czas. Powiem Wam, że bardzo, bardzo dobrze był wykonany i bardzo długo się trzymuje mi. Teraz sobie tylko tak troszeczkę, słuchajcie, przeczeszę. Tak, o, delikatnie. O. Hop, dobra. Dziewczynki, jestem. Musiałam też spojrzeć sobie na czas. Paletka z paletki. Z paletki to użyję sobie dzisiaj. Troszeczkę użyję sobie z Charlotte Tilbury. Tego, tak na całą powiekę. I później z Too Faced sobie, dziewczyny, użyję troszkę tego w kąciku i troszkę tym przejadę. Tak, o, widać? Widać. Także to sobie pomieszam też paletki. Troszeczkę z Charlotki, Charlotte Tilbury ta malutka. I tutaj jest Too Faced. Bardzo lubię tą Chocolate Bar. Bardzo lubię tę paletkę. Obydwie lubię. Obydwie lubię, powiem Wam. Ale faktycznie ta... ale faktycznie ta z Chocolate Bar, ta z Too Faced, no powiem Wam, że jest rewelacyjna. Naprawdę. Bardzo lubię tą paletkę. Bardzo. A swoją drogą powiem Wam, dziewczyny, że ostatnio widziałam nowość. Wiecie, że ja lubię Rituals'a i powiem Wam, że widziałam ostatnio nowość, że Rituals wypuścił też, spoglądam sobie tutaj, dziewczyny, bo mam lusterko, że Rituals wypuścił też paletki. I powiem Wam, że ładna jest ta paletka, taka bym powiedziała też jakby troszkę podstawowa, taka i na wieczór, bo ma tam jakieś takie brązy, żeby troszeczkę te oko, wiecie, przyciemnić. Taki, wiecie, można zrobić troszeczkę, może nie smoky eyes, ale był tam brązer, gdzie ładnie idzie zrobić ten, wiecie, te oko, wyciągnąć. Natomiast... też są takie kolory, takie bardzo, bardzo no dzienne, takie na co dzień. Wydaje się być ta paletka bardzo atrakcyjna i wydaje mi się, że to jest w ogóle limitowana edycja. Nie wiem, czy uda mi się zakupić ją. Chyba mi się nie uda, słuchajcie, już przed wyjazdem ją zakupić i nie wiem, czy ona później będzie jeszcze dostępna, bo tak jak mówię, to jest limitowana edycja i wydaje mi się, że to jest edycja na po prostu taka, wiecie, na lato. I no nie wiem, czy uda mi się ją dostać, bo powiem Wam, że wygląda bardzo atrakcyjnie i chyba bym się na nią pokusiła, ale nie chciałabym zamawiać przez internet. Ja w ogóle nie lubię takich rzeczy zamawiać bardzo przez internet, dlatego że wolę sobie faktycznie sprawdzić te kolory, tak wiecie, no jednak te swatche zrobić na ręce, zobaczyć tą pigmentację, jaka jest pigmentacja tej paletki, taka, wiecie, na żywo.
także, a raczej mi się nie uda jej tutaj, słuchajcie, zrobić tej pigmentacji na żywo, tak nie uda mi się jednak, wiecie, pojechać chyba i sprawdzić, tą paletkę, jak ona tam by, wiecie, wyglądała przed wyjazdem, niestety, także no nie wiem, czy wiecie, czy po prostu, czy uda mi się w ogóle ją zakupić jeszcze po... Tu się troszeczkę osypało, ale to nic sobie, o, zawsze tak, hop, dobra. Po urlopie może uda mi się ją jeszcze dostać, no albo i nie, bo tak jak mówię, limitowana edycja, więc może być, po prostu już jej nie być na stanie. No trudno jakby. Jak się uda, to będzie, jak się nie uda, to też będzie ok. To trudno. Być może gdzieś po prostu na wyjeździe, jak będę. Słuchajcie, to może tam gdzieś. Z creme brulee, czyli ten taki a la cappuccino, bym powiedziała, taki kolorek. Troszeczkę sobie przejadę też tutaj ten dół. O. Żeby troszeczkę coś się tam jednak też działo. Hop, hop. Dobra. Tak, wiecie, bardzo delikatnie, nic mocnego. Teraz dziewczyny sobie użyję jeszcze troszeczkę. Ja tutaj mam z Bajtery highlighter, czyli taki rozświetlacz. O, bardzo ładne też, zobaczcie, opakowanie. To była jakaś też właśnie limitowana edycja i powiem Wam, że tak samo jak z tym Rituals'em, jestem bardzo ciekawa. Jestem bardzo ciekawa właśnie tych paletki, bo powiem Wam, że naprawdę zapowiadają się bardzo, bardzo fajnie te paletki. No ale tak jak mówię, ja bym wolała sobie, wiecie, troszeczkę poswatchować, zobaczyć na żywo. Łuk Kupidyna też troszeczkę highlighterem, ok. Wolałabym, wiecie, na żywo jednak zobaczyć, jak te cienie, jaka jest pigmentacja, czy ta pigmentacja jest taka, wiecie, wyostrzona i naprawdę fajna, no czy jednak, wiecie, jest to przesadzone znowu. Dobrze, dziewczynki, tutaj jest Natasza Denona. Widzicie, jak widzicie, bardzo fajny był rozświetlacz, bo już jest takie denko, natomiast ten róż też jest fantastyczny, naprawdę bardzo fajny, bardzo mocna pigmentacja. Pamiętacie, kiedyś Wam mówiłam o tym różu takim słynnym na YouTubie z Bourjois, po którym, słuchajcie, tam w ogóle jak dla mnie nie było pigmentacji. No nie był wart. Zresztą jedna z Was mi pisała, że jakby no też nie byłyście zadowolone z tego różu. Natomiast ten, zobaczcie, jest piękny. No i swoją drogą ten rozświetlacz, nie wiem czy widzicie tą taflę, też jest bardzo ładny. Bardzo taki, wiecie, mocny, wyrazisty. Teraz będzie jeszcze, słuchajcie, Estee Lauder. To ja sobie szybciutko tutaj zaraz oczka pomaluję i wrócę do Was jeszcze za chwilkę. Dobra, dziewczynki, słuchajcie. Jeśli chodzi o szminkę, to użyłam sobie Yves Saint Laurent. O, ona jest w kolorku 83. Taki, o, czerwony, ładny, taki ciemny czerwony, troszkę jakby bordo, ale widzicie, to jest bardziej taki, no, czerwony jednak. I teraz tak, mam pół godzinki jeszcze, więc sobie ogarnę włoski, myślę, tylko wyprostuję, przebiorę się i wrócę do Was już gotowa. Włoski, dziewczyny, jeszcze użyję sobie, słuchajcie, mojej prostownicy. Dzisiaj sobie po prostu je wyprostuję. Dawno nie miałam takich, słuchajcie, wyprostowanych i to będzie prostownica Dyson. I polecam Wam, dziewczyny, bardzo fajna, bezprzewodowa prostownica. Dobrze, to ja kończę, prostuję się i już do Was później wracam. Kochane, jestem, troszeczkę się ogarnęłam, tak jak mówię, włoski troszkę wyprostowane, to jest to, słuchajcie, i teraz tak, co zabieram,
torebeczka Gucci, taka mała. Myślę, że z koleżanką na takie wyjście idealna. Portfel, dobra, za chwilkę tu jeszcze włożę telefon. Szmineczka ta Yves Saint Laurent, to Wam ją pokazywałam. Bardzo ładny kolor swoją drogą. Ładny, taki czerwony, ale taki, wiecie, delikatniusi. To jest to. O. Jeszcze będzie perfum. Perfumy, słuchajcie, to będzie Xerge of Herba Pura. Tak. To będzie to. O, okej. Okay. I teraz tak. Tutaj z biżuterii, jeśli chodzi na uszy, żadnych kolczyków już nie ubierałam, dlatego że mam ubrany ten łańcuszek. To jest ten Diora, który dostałam jakiś czas temu od męża. Pokazywałam Wam go. To tak. Swoją drogą bardzo Wam się podobał i on ma takie, zobaczcie, zielone ten oczko, takie, więc ładnie wygląda do tej sukieneczki, bo mam taką, zobaczcie, zieloną sukieneczkę, taką bardzo, bardzo luźną. Słuchajcie, dziewczyny, nie przejmujcie się już tutaj tymi walizkami jakby, ignorujcie to, dlatego że wiecie, niedługo wyjeżdżamy na wakacje i jakby już pomalutku tutaj sobie jakieś rzeczy ogarniam, znoszę, szykuję, no wiecie jak to jest. No i walizki już też, słuchajcie, pomalutku takie, wiecie, są wyciągane rzeczy, żeby o niczym nie zapomnieć, więc już takie małe szykowanko jest. A tam robiłam makijaż, to jakby, no wiadomo, no jak się robi makijaż, to jak wrócę, to ogarnę, ale sukieneczka, słuchajcie, taka luźniutka, zwiewna. Myślę, że taki, wiecie, lunch, taki obiado, kolację z koleżanką i potem taki jakiś luźny drineczek, to jest ok. Zegareczek ubrałam, to jest Swarovski po prostu. No i mam tutaj klapeczki i to są takie klapeczki z falbanką, kupione w tamtym roku z Vero Mody. Bardzo, bardzo wygodne, bardzo takie strojne. To jest to. Zresztą w tym roku też kupiłam klapeczki, ale skórzane z Vero Mody, ale Wam ich nie pokazywałam. Może zrobię jakiś haul, no zobaczę, ale może po prostu na wakacjach Wam pokażę i tyle, i już. No i to, i co dziewczyny, ja pakuję jeszcze telefon i uciekam, o. Mam na dole klapeczki, sukieneczka, tak, tak, to wygląda, słuchajcie, luźne spotkanie z koleżanką. Uciekam, bo pewnie zaraz będzie, także Wam dziękuję za dzisiejszy film, za spędzony czas ze mną, za małe szykowanko ze mną i zapraszam do kolejnych filmików, a za dzisiaj dziękuję.